Udostępnienia. Dobra. Udostępnienia. Udostępnienia pomieszczeń kotłowni, wydania klucza tych pomieszczeń osobom. Przywrócenie posiadania. Przywrócenie posiadania uprawnionym, czyli w tym przypadku firmie TES reprezentowany przez pana pokolenia. A pan się nazywa jak? Kolejnik. A pan Olejnik. Rozumiem. Ja nie mam kluczy, proszę pana. Dziękuję, to my sobie to radzimy. To znaczy w jaki sposób, że pan chce tutaj wejść? Absolutnie. Ja pana tutaj nie wpuszczę. No dlatego, że ja odpowiadam za ten budynek. No dobrze. I z tego, co mi wiadomo, pani, tak? Czy pani się będzie kłócić z orzeczeniem Nie sądu? Będę się kłóciła. W takim razie. Ale ja stąd nie odejdę. Ja wykonuję orzeczenie sądu. Ja panią wzywam do tego, tak? Proszę. Żeby pani się również do tego to jest obiekt zastosowała, tak? Nie, proszę pana, ja nie pozwolę. Ja nie pozwolę, proszę dlatego, że bezpieczeństwo dzieci. Przede wszystkim to, co się zadziało 8 stycznia, ja po prostu na to nie pozwolę. Ale pana, to są 8 stycznia było nie. Zarządzam przymusowe otwarcie drzwi. Panowie ślusarze. Nie, ja absolutnie, nie, proszę pana. No to w takim razie ja dzwonię po rodziców. No dobrze. 8 marca wyłączono mi centralne ogrzewanie, bez porozumienia, beze mnie. Podejrzewam, nie, jestem zdenerwowana, a pan mnie wysłucha, proszę pana. Podejrzewam, że również... Spokój, pan, ja panią wysłucham. Nie, będę stała tutaj przy tych drzwiach. Podejrzewam, że to podejrzewam, że to było również 5, gdzie 7 stycznia było zimno w przedszkolu. Prosiłam pracownika testu, żeby włączył gaz, bo już 5 stycznia było podejrzenie, że nie wiem dlaczego nie grzało. 8 wyłączono mi bez porozumienia ze mną gaz około południa. Dzieci miały zimno, nie pozwolę na to. Weźcie mnie siłą, one nie będą w zimnym, absolutnie. Nie pozwolę na to. Tym bardziej, że umowa jest peganiga, jest i tutaj jaką mamy gwarancję, co pan ma zamiar zrobić. Także dzisiaj umowę ma inna firma, panie komorniku, przywołuję i panu tłumaczę. Proszę postanowienie, z którego będzie wynikało, oświadczył pan. To, co się zadziało, powtarzam jeszcze raz. Ja bardzo proszę. 8 stycznia. Bezprawnie. Proszę nie utrudniać. Ja nie utrudniam panie kierownikiem. Ale z mego stycznia bez... tylko usunąć się. Ja naprawdę nie usunę się. Bo tak. To jest, nie to usunę jest się. Coś karygodnego, co tak. Się dzisiaj proszę, dzieje. Proszę, bo nie. Panie uniemożliwiają tutaj. Tak, uniemożliwiają. Nie. Ja bardzo proszę. Bardzo proszę mnie zostawić. Proszę. Proszę mnie zostawić. Proszę mnie zostawić. Proszę mnie zostawić. Proszę mnie utrudnić. Proszę nie odejść. Słuchaj, pan mi mówi, a gdzie byliście 8 stycznia, kiedy wyłączyli mi gaz? Nie pamiętam. Nie pamięta pan? A gdzie, czy ma pan dzieci, proszę pana? Ma pan dzieci? Ale ja płacę, jak idę do restauracji. My też płacimy, ale pan powinien... Proszę pana, jeśli pan porównuje dzieci do restauracji, to naprawdę żenada. Panowie policjanci, jak żenada. Prawo działa, pokażemy panu. Ja nie wiem, proszę pani, co się będzie działo, proszę mieć pretensje do sądu. Zobaczycie, kogo ja tylko wykonuję życzenie sądu. Proszę pani, ja czekałem 8 dni, ja z panią burmistrz rozmawiałem w zeszły czwartek. Dlaczego pan robi to w sezonie 7 dni, nie może pan jeszcze... Proszę pytać sądu, proszę pytać mecenasa, ja dałem ponad tydzień. Ale jeszcze żaden nie jest złożony w sądzie. Wiem, w porządku, ja to wiem. Ale w porządku. Jedna mama, druga, proszę pana. Dałem ponad tydzień. My nie utrudniamy, proszę pana, tutaj są dzieci, czy pan rozumie? Ja pani rozumiem, ale musimy wykonać te zadania. Nie rozumiecie! Nie rozumiecie! To są nasze dzieci! To są nasze dzieci! Te dzieci teraz marnąć będą. Proszę państwa, czy wy macie wyobraźnię w ogóle jakąkolwiek? Jak tak można? Tym bardziej, że mamy PGNiG-y, my jako gmina. Ja nie jestem sądem. My mamy. Ale dlaczego ja nie mogę wiedzieć? Policjant wyjdzie. Proszę pana, no tam płynie gaz. Ja muszę wiedzieć, proszę pana, kogo. Proszę mnie wpuścić. Dobrze, że pod proszę mnie wpuścić. Proszę mnie wpuścić. A to odpowiedź. Pan eksploatuje urządzenie, nie ma umowy na gaz.
Gmina ma szefa na umowę. Tak, pan w tej my mamy umowę. Gaz. Zgłaszam oficjalnie. Proszę mnie wpuścić, ja muszę wiedzieć, czy pan oni przypadkiem mnie odłączają nie, gazu. Tego nie, pan chroni. Bo nie ma takich praw, bo my mamy umowę. Gmina ma szefa, ma umowę z PGNiG-em. I nie daj Boże, ten pan w tej chwili coś robi przy Pani Burmistrz, gazie. Zgodnie z poleceniem, tu jest postanowieniem sądu, Wydział Cywilny, wierzyciel wszedł do obiektu i wykonał to komornik sądu na polecenie sądu. Ale co tam robią? Proszę mi powiedzieć, co tam robią? Nie wiem, do mnie należy ocena, co tam wykonuje. Jeżeli... Więc proszę mnie tam wpuścić, ja nie, tylko będę pani obserwatorem. Pani nie może wejść zgodnie z poleceniem, zakaz wstępu osób postronnych. Uważa pan, że ja jestem osobą postronną? Jako dyrektor obiektu? Ja zawiadam. No pan chyba żartuje. Postanowienie sądu wyraźnie wskazuje. Zakaz wstępu urzędu miejskiego, pracowników i osób wyznaczonych. Proszę pana, ja odpowiadam. Nie, ale jest to postanowienie. Szanowni państwo, za momencik wyjdzie pan komornik. Jeszcze raz państwu pokażemy treść postanowienia. No proszę, nie, no proszę mi podać rękę. Dziękuję panu. Ma tego nagrania? Proszę, spotkamy. Powiem wam tak, że do kultury można było przeżyć, ale przedszkole... Żenada. Po prostu skandal. Spotkał się, to jest dla mnie skandal. Czy pan coś takiego... Jak pan będzie patrzył na siebie? Panie Burmistrz. Od dzisiaj? Rozmawialiśmy 8 dni proszę temu. Pana, co pan nie o wszystkim powiedział. Nie zdaję sprawy, że pan nawet co nie miał czasu na odwołanie tego. Na rozpatrzenie odwołania. Obiecała pani się odezwać. Nie odezwała się pani przez tydzień. Bo pan był od początku właśnie tak wiarygodny. Tak wiarygodny. Nie, jak pani pan będzie? Proszę mogła pana, niech pan teraz się nie broni. Pan zarządzi ewakuację przyczynową. Ja mam pytanie, czy pan pomagał w demontażu pieca? Ja wykonałem orzeczenie sądu polegające na udostępnieniu pomieszczenia. A co pan tam robił w tym pomieszczeniu? Wpisywałem protokół w spokoju, bo tutaj cały czas były krzyki. Bo były krzyki? No tak.